W polskim internecie możemy znaleźć różne ciekawe, nietypowe i ikoniczne momenty. Te pieniądze są za las! W tym filmie przedstawiamy Wam 5 najśmieszniejszych filmów polskiego internetu. Dnia 20 marca 2007 roku, podczas relacjonowania wydarzenia na antenie TVP, obecna wtedy reporterka Ewa Michalska nieporadnie opowiadała o wykolejeniu się pociągu w Nowogardzie. Kiedy zadano jej pytanie dotyczące przyczyn tego incydentu, jej odpowiedź była znacznie nielogiczna i niezrozumiała. Jakie są prawdopodobne przyczyny tego wykolejenia? Najprawdopodobniej albo szyny, które nie są równe, albo po prostu, no, tak jak mówiłam we wcześniejszym wejściu, szyny były złe, a podwozie też było złe. Reporterka tłumaczyła później, że została zdekoncentrowana przez osobę trzecią tuż przed wygłoszeniem swojego komunikatu na żywo. Nagranie to stało się memem w internecie i jest często cytowane w kontekście błędów dziennikarskich. Jest to jedno z najbardziej znanych wpadek w polskiej telewizji, zwłaszcza w kontekście relacji z wypadków kolejowych. Numer 2. Dnia 23 marca 2015 roku redaktor przeprowadził wywiad na temat głosowania na sołtysa. W trakcie tego wywiadu można było zobaczyć dwie starsze panie, które niestety mówiły niezbyt wyraźnie. Pierwsza z nich wskazywała, że krzyż ją bolał, a jej słowa były trudne do zrozumienia, gdy mówiła o tym, że nie może głosować. Chciałem się zapytać, czy brała pani udział w wyborach na sołtysa? Proszę? Czy była pani głosować na sołtysa w poniedziałek? Ja panią nie tak powiem, jak krzyż boli. Proszę? Jak krzyż boli, panie Jaju, tak mnie boli krzyż, a nie ukosać mogę iść. Panie, tak mnie boli krzyż, prawda? No tak, krzyż panią boli, ale tutaj nawet autokar przyjechał specjalnie dla państwa. Tak mnie boli, panie Jaju, nie mogę krzyż, tak mnie boli, tak mnie, tak mnie boli krzyż. Czyli głosować pani nie poszło? Nie poszło, nie mogę, panie. Druga starsza pani również wyrażała swoje myśli niezwykle niewyraźnie, co przypominało styl wypowiedzi niektórych polityków. Ten film zdobył prawie 6 milionów wyświetleń, co dowodzi jego ogromnej popularności i rozgłosu w internecie. Pani była głosować na sołtysa? Na czego? Na sołtysa, w poniedziałek, w autobusie. Dobrze. Głosowała pani? Nie. Dlaczego? Pani nie była w domu. Chorwam, ciężne nogi błagać, a mnie kurczę świetlany o ta, co to, no. Podczas gdy redaktor dodał, że podstawiono autokar, aby umożliwić głosowanie, starsza pani wybuchła śmiechem. Następnie w swoim charakterystycznym leśnym dialekcie oznajmiła, że nie ma czasu. Pożegnała się i zamknęła drzwi. A to, że autokar tutaj podstawiono we wsi... Numer 3. Dawid Chełmecki, były kandydat na radnego w Jaworznie z listy Platformy Obywatelskiej, stał się znany z nietypowej wpadki podczas debaty w lokalnej telewizji podczas wyborów samorządowych w 2010 roku. Jego wystąpienie nie tylko zawierało wulgaryzm, ale również było bardzo powolne i wyraźnie można było zauważyć, że był zdenerwowany i zestresowany. Filmik z incydentem zdobył dużą popularność w internecie. Więc tak, trzy sprawy priorytetowe. Boisko, parkingi, drogi oraz chodniki. Boisko, przede wszystkim na osiedlu Gigant. Sport to jest coś, czym należy młodzież zająć, żeby ta młodzież miała co robić po szkole. Kandydat tłumaczył, że nie zdawał sobie sprawy, że program jest nadawany na żywo i prosił o ponowne nagranie swojej wypowiedzi. Kiedy padła odpowiedź, że program jest na żywo, ze strony kandydata na radnego zapadła wymowna cisza. Odciągnąć ich... nie wiem. Musimy, proszę kontynuować. Możemy to powtórzyć? To jest na żywo. Proszę kontynuować. Po chwili zakłopotania debatę kontynuowano, choć atmosfera była wyraźnie napięta. Dobrze, w takim układzie nie będzie pan kontynuował odpowiedzi na to pytanie. Numer 4. Filmik z 2008 roku przedstawiający rozmowę telefoniczną rozgoryczonej babci z inną starszą panią, który uzyskał ponad 2 miliony wyświetleń. Filmik zatytułowany Gdzie pieniądze są za las? Finału tej sprawy niestety nie znamy. Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie? A to jest Jasia. Słuchaj, jest Stachu w domu? Nie ma.
chłopa, jego mać, po co on tam pojechał do centrali, mój las wyciął, po mojem chodził, moje pieniądze zabrał. Kto mu dał takie pozwolenie? Ty powiedz ten skurwy, gdzie on pojechał, bo goż lat jasny trafi, krew nagła zaleje. Wygolił las, jako cholerę miał tam z tą naszą bułą jechać do lasu i powycinać nasz las. Kto to mówi? Chyba ja ci dam, kto to mówi, aż w szlak jasny trafi, krew nagła zaleje. Kurwa wasza zajebana mać była. Co ty chcesz? Ja ci kurwa dam, co ty chcesz. Ja ci dam kurwa, gdzie pieniądze są za las? Co ty chcesz? Myśmy byli tylko na 50-leciu, a... Kurwa, byłam, ja wiem, gdzieście byli, coście robiacie, kurwa dam 50-lecie, ja wam wszystko dam, aż w jasnak, ja wszystko, kurwa wasza mać, oddajcie mi pieniądze, wy... Syny jasne, pierony zajebane, siarcistek, kurwa, żeby was pierony ogniste, siarcistek, to was Numer 5. W 2019 roku w Wójcinie, gminie Łubnice, doszło do wypadku. Mężczyzna prowadzący samochód stracił kontrolę nad pojazdem i wjechał prosto w ogrodzenie jednej z posesji, zatrzymując się na elewacji budynku. Co jednak najdziwniejsze, po kolizji kierowca tylko przeprosił i natychmiast zniknął w nieznane miejsce. Świadek zdarzenia, mieszkanka posesji, opowiedziała swoją wersję wydarzeń, mówiąc: leżałam na łóżku i słyszałam trzask i wyleciałam, a tu chłop stoi. Jo mówię: chłopie, coś ty zrobił, a on mówi: przepraszam. Wypowiedź starszej pani stała się prawdziwym hitem internetu. Leżałam na łóżku i słyszałam trzask i wyleciałam, a tu chłop stoi. Jo mówię: chłopie, coś ty zrobił, a on mówi: przepraszam. I później dzwonił w telefon i spierdolił. A tego nikt nie szuka. Wszyscy stoją jak chuje. A może leży gdzie? Panie, tak się nie robi. Co pani o tym sądzi? Bardzo źle. Policja z nich chuja warta. Gdzie policja jest? Szukać chłopa. Nie stoi tak jak ciule. A mogłaby pani... O, mogłaby może pani, pojechał mogłaby gdzie? Mogłaby pani powiedzieć bez przeklinania, bo to... Przeklina, bo wie w kur... Chłop może w szoku jest. Ostatecznie mężczyzna przyznał się do spowodowania kolizji w Wójcinie, której przyczyną było niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze. Policjanci zatrzymali na kilka miesięcy uciekinierowi prawo jazdy za rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Do następnego, cześć!